Dzisiaj takie luźne przejście w las, na świeże powietrze. Właśnie zaczyna się przed nami betonówka fabryki amunicji w Ludwikowicach Kłodzkich Dynamit Nobel AG. Ale dzisiaj pójdziemy tam, tamtą stronę, na hałdę. Na hałdę elektrowni, która też funkcjonowała w Ludwikowicach Kłodzkich. Zobaczyć, jak to teraz wygląda. Dochodzimy właśnie na szczyt pozostałości hałdy. Zostało taki wzgórek niewybrany. Od razu zaznaczam, że ja dzisiaj żadnej tajemnicy nie mam zamiaru pokazywać, bo to miejsce to nie jest żadna tajemnica. Aczkolwiek, tak jak powtarzałem już to wcześniej, fajnie, żeby to sobie zobaczyć, jak ktoś tu nie był. Później zejdziemy niżej. Pokażę tą maszynownię, która zasilała, napędzała całą kolej linową do wysypywania właśnie tej szlaki. Tak to wygląda. Widać gołym okiem poszczególne warstwy, jakie były nakładane. W jaki sposób obsypywała się ta szlaka. Tutaj mnie zaciekawił jeden kamień, który jest okrągły. Co to jest? Jakaś oprawka? Oj, nawet numer seryjny na nim jest. Może jednak tą tajemnicę gdzieś wazi się odkryje. Zobaczcie, jest numer. Ła. Taki cosik znalazłem. I to wszystko było tu zasypane. No myślę, że przed wojną. Zobaczcie, numer. Czy widać? 22350. Ciekawe co to jest. Jak sobie tutaj wydrapałem z tego miejsca.
gniazda, nie wiem, na zegary. Jakieś transformatory musiały stać, nie? Nie wiem, jakiś kanał techniczny. No, wiem. To fragment izolatora. Tutaj wchodziły kable wysokiego napięcia. Fragment izolatora wysokiego napięcia. Pod spodem śmietnisko, które już zostanie śmietniskiem i nic tam nie ma. Ogólnie obiekt nie jest jakąś ciekawą konstrukcją w sensie militarnym, bo to jest typowo techniczny obiekt, który służył do obsługi kolejki. No ale że jest po drodze, to stwierdziliśmy, że warto to nagrać. Wiem, że tych filmów na ten temat też jest dużo. Ale z tej perspektywy mojej. Sokoły pod jakieś słupy tej kolejki. Tutaj widać zarys miejsca, w którym właśnie jeździły te wózki ze szlaką podczas transportu. Wiadomo, co nieco się wysypie z wózków, no i później właśnie takie mini hałdy się tworzą, ale dzięki temu widać dokładnie, którędy przebiegała droga. O, jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie do góry były transportowane wózki ze szlaką z elektrowni, która znajdowała się w Ludwikowicach. Idziemy. Dochodzimy do obiektu, w którym podobno testowana była amunicja, którą tutaj wytwarzali. Z relacji pana Latańskiego wynika, że były tam płyty pancerne, stalowe, do których strzelano z pancerfausta. W ten sposób robili testy amunicji. Tutaj budynek stróżówki. Który służy jako toaleta. To wszystko, można powiedzieć, jest w niezłym stanie, jak na swój wiek. Ale sposób budowania tych budynków, jak w każdych fabrykach amunicji, nie? Że najpierw jest zrobiony szkielet, żelbeton zalany takie stalowe użebrowanie i środek wypełniony cegłami. Wiadomo, to było po to, że w razie wybuchu wyrzuca tą słabszą część muru. Tutaj pamiętam,
w latach 90. jak przychodziłem z dziadkiem. Tutaj właśnie, w tym dole. Tutaj, jak przychodziliśmy i tutaj było wszystko rozkopane, jak tak zwani poszukiwacze skarbów kopali. Prawdopodobnie to był śmietnik, gdzie wyrzucano wszystko, co znaleziono dookoła. No i co mi utkwiło w pamięci, to to, że było tutaj masę dosłownie podeszw od butów wojskowych, takich z metalowymi podkuciami. I właśnie tu był taki śmietniczek. Możliwe, że jakby poszukał teraz, coś by można było znaleźć. Jakiś ślad historii. Miejscowa na ognisko. Tam pamiętam dalej był jakiś taki otwór od studzienki, który z kolegami odgruzowywaliśmy, mając tylko łopatkę do wyciągania popiołu z pieca. Czuliśmy się wtedy profesjonalnymi eksploratorami. Ciekawy obiekt. Chyba tutaj trzymano najbardziej wybuchowe składniki. Bo sama objętość tego magazynu nie jest wielka, a droga, jaka tu prowadzi i która chroni przed ewentualnym wybuchem. No chyba nasuwa się tylko takie jedno skojarzenie, że mogło być tutaj coś magazynowanego, co było bardzo wybuchowe. Słynne schody, które prowadzą do stanowiska, gdzie niby stał ciężki karabin maszynowy. W latach 90. pamiętam, w tych magazynach uprawiano pieczarki. Dziadek mi zawsze opowiadał, że jego kolega z Jugowa, który już nie żyje, w czasie II wojny światowej pracował tutaj jako pracownik przymusowy. Była tutaj anegdotka, której właśnie dziadek wspominał i zapadła mi szczególnie w pamięć, że podobno ci, którzy w zimie wyrabiali słabe normy w fabryce i lub też czymś się narazili, w lecie budowali basen w Jugowie. To
te budowali mnie dziwi, bo ten basen był już wybudowany, także... Tu są te słynne okienka, przez które były podawane, czy tutaj była prasa do nabijania tych pocisków. No i wracając do tego, co mówiłem, basen był chyba modernizowany, bo... No. Że temat ciekawy, jeżeli ktoś o tym słyszał, może coś będzie wiedział więcej. Jedno wielkie śmietnisko. Tutaj obiekt, który sprawia niektórych palpitacje serca, drżenie kończyn, tak zwana muchołapka, która tak naprawdę jest podstawą chłodni kominowej. Bliźniaczo podobny na podłodze azbest. Słynne kafelki, które zabezpieczały przed niechcianą iskrą. Szukam dziury w całym, ale albo to są stare jakieś napisy. Pamiętam, jak tu jeszcze wisiały lampy. Chcieliśmy z kumplami przyjść z drabiną
bo mieliśmy nadzieję, że ta lampa ma przyczepioną tabliczkę znamionową. I wtedy jakby tak się zdarzyło nam pozyskać takie coś, to byłby to dla nas święty graal. Tak, to jest ten budynek. To ma schody do góry. Karelowski. To jest chyba korek krzywu. Betonowe schody trzymają się konkretnie. Tutaj jeszcze można znaleźć puszkę prądową. Dostosowany do potrzeb.
numer chyba tego, nie? No chyba, że szyny wyciągali z brojenia. Tak, szyny i to się odbiła szyna z brojenia. Ładnie. Dobra, na koniec trzy magazyny podziemne. W środku, nie wiem czy to w tym będzie, czy w następnych. Od zawsze pamiętam, że były tutaj, była po prostu podłoga przysypana piachem. Wcześniej też były jakieś prowizoryczne kraty, żeby nie wchodzić, bo to lasy państwowe tutaj magazyny miały. Ale nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu, jak tutaj byłem, to nie tam. A nie, ten tutaj też. Jak mówię, jest piasek, ale tutaj ktoś wykuł. Jest to jakby kanał taki techniczny. Tutaj tego nie widać. Widzę, nawet kładem tu wjeżdżają. Tego nie widać, ale w następnym to pokażę. Tutaj. Nie. W ostatnim magazynie to będzie. Tutaj też tego nie ma. Dobra, idziemy dalej. No, wreszcie jesteśmy w magazynie, o którym mówiłem. Tutaj jest taki ten tunel, czy tam kanał technologiczny, techniczny, schodki do zejścia, on to było zalane i fajnie, fajnie. Ciekawe jest to, że wypełnili go takimi rdzeniami z odwiertów. Nie wiem, czy to są powojenne rdzenie, gdzie szukano złóż uranu, czy jest to po prostu coś, co zalegało w innym miejscu, a użyli to po prostu jako wypełniacz, żeby się tego pozbyć. Może to jest napromieniowane, dlatego lepiej, żeby tutaj było, nie wiem, takie dziwne teorie. Jedno jest pewne, było to cały czas zalane i ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego pod podłogą. Tam dalej, jak się zobaczy, tam dalej nic nie ma tak naprawdę. No to myślę, że to na tyle na dzisiaj.